miłość i nadzieja. Tak Kuzej dowie się, kto stoi za pobytem Elif w areszcie. Zrobi się gorąco. Streszczenie odcinka 66 Ask the Umut. Elif nadal przebywa w areszcie, ale Kuzej robi wszystko, aby ją stamtąd wyciągnąć. Co więcej, prawnik już domyśla się, kto za to wszystko odpowiada. W 66 odcinku serialu Miłość i Nadzieja otrzyma ekspertyzę i oszustwo Berka wyjdzie na jaw. Ale biznesmen nie zamierza brać całej winy na siebie. Uważaj na swoją narzeczoną, poleci Kuzejowi. Co będzie dalej? Miłość i Nadzieja, odcinek 66, odkrycie prawdy, zdrada i dramatyczne konsekwencje. W 66 odcinku serialu Miłość i Nadzieja, napięcie sięga zenitu, gdy Kuzej wreszcie zaczyna rozumieć, kto stoi za niesłusznym aresztowaniem Elif. Prawnik nie ustaje w wysiłkach, aby uwolnić swoją ukochaną, a nowe dowody rzucają światło na całą sprawę. Choć oszustwo Berka wychodzi na jaw, to jednak prawdziwy szok czeka Kuzeja, kiedy dowiaduje się, że Handan, jego własna narzeczona, odegrała kluczową rolę w intrydze. Ekspertyza biżuterii, klucz do prawdy. Kiedy do Kuzeja dociera ekspertyza skradzionego wisiorka, prawnik nie może uwierzyć w to, co widzi. Wisiorek, który miał być dowodem przeciwko Elif, okazuje się fałszywy, co jednoznacznie wskazuje, że ktoś celowo podłożył go, aby ją pogrążyć. Kuzej od razu podejmuje działania, spotyka się z Berkiem, aby skonfrontować go z tymi dowodami. Podczas rozmowy z Berkiem prawda zaczyna wychodzić na jaw. Biznesmen, choć początkowo zaprzecza, w końcu nie może ukrywać swojego udziału w tej sprawie. Jednak nie zamierza wziąć całej winy na siebie. Uważaj na swoją narzeczoną, mówi do Kuzeja z tajemniczym uśmiechem. Te słowa trafiają Kuzeja niczym uderzenie. Choć od jakiegoś czasu miał podejrzenia, teraz zaczyna łączyć wszystkie fakty. Przypomina sobie, jak niedawno przyłapał Handan wychodzącą od Berka i od tego momentu nie dawało mu to spokoju. Zdrada Handan, odkrycie i szok. Kuzej wraca do swojego biura, wstrząśnięty słowami Berka. Czy to możliwe, że Handan mogła być zamieszana w to wszystko? Myśli, analizując ostatnie wydarzenia. Z każdym kolejnym wspomnieniem coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że jego narzeczona odegrała kluczową rolę w intrydze mającej na celu pogrążenie Elif. Niedługo później, Berk dzwoni do Handan, informując ją o tym, że Kuzej już wie, co się wydarzyło. Głos Berka jest chłodny i cyniczny, a jego słowa sprawiają, że Handan czuje, jak grunt usuwa się jej spod nóg. Kuzej już o wszystkim wie, mówi bezlitośnie, po czym rozłącza się. Handan, przerażona, zaczyna tracić panowanie nad sobą. Nie potrafi uwierzyć, że wszystko, co tak pieczołowicie zaplanowała, teraz wali się w gruzy. Chwilę później brunetka, przepełniona stresem i emocjami, mdleje, Kuzej w szoku, zdrada narzeczonej.
Kiedy Kuzej dociera do domu, zastaje Handan leżącą nieprzytomnie na podłodze. Choć jego serce bije szybciej na widok jej bezwładnego ciała, to w jego głowie kłębią się myśli o zdradzie. Wszystko zaplanowała, to sprawka Handan, mówi do siebie, wstrząśnięty odkryciem prawdy. Kuzej, choć zdezorientowany i zrozpaczony, zaczyna rozumieć, że to przez Handan jego ukochana Elif znalazła się w areszcie. Jego miłość do Elif i lojalność wobec niej stają się teraz jeszcze silniejsze. Co dalej? Kuzej przed trudnym wyborem. Odcinek kończy się w momencie pełnym napięcia i emocji. Kuzej, trzymając w ramionach nieprzytomną Handan, czuje się rozdarty. Z jednej strony jest zdruzgotany zdradą narzeczonej, z drugiej zaś wie, że teraz musi skupić się na ocaleniu Elif. Jego miłość do Elif, która do tej pory była jedynym promieniem nadziei w tym trudnym czasie, teraz staje się jeszcze bardziej intensywna. Nie mogę pozwolić, żeby Elif cierpiała przez intrygi Handan, myśli, patrząc na twarz nieprzytomnej kobiety, z którą miał spędzić resztę życia. Kuzej wie, że czekają go teraz trudne decyzje, a jego relacja z Handan nigdy już nie będzie taka sama. Czy zdecyduje się zakończyć zaręczyny? A może da Handan szansę na wyjaśnienia? Czy prawda o jej zdradzie wyjdzie na jaw przed wszystkimi? Intrygi Handan, sypiąca się sieć kłamstw, kolejne sceny pokazują, jak intryga Handan zaczyna się sypać. Ludzie wokół zaczynają łączyć fakty i podejrzenia wobec brunetki rosną. Nawet najbliżsi Kuzeja zaczynają zauważać, że jego narzeczona zachowuje się podejrzanie. Z każdym dniem narasta napięcie, a Handan, która do tej pory wydawała się mieć wszystko pod kontrolą, zaczyna tracić grunt pod nogami. Odcinek 66 jest pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Kuzej, stając w obliczu zdrady Handan, musi podjąć decyzję, która wpłynie na przyszłość jego relacji z Elif i Handan. Miłość, nadzieja i lojalność zostają wystawione na ciężką próbę, a widzowie z zapartym tchem czekają na rozwój wydarzeń.